No cóż, sytuacja taka sama. Niuneczki najedzone, bo dam im dużo jedzenia, więc się jakoś nie rzuciły specjalnie. Gaja siedzi w szafie w takim miejscu, że ją chyba będę mogła złapać. Hektorek poszedł do kuwetki. Kuwetka jest nieposprzątana, więc mu nie pasuje. Ale cóż, musi sobie poradzić. A ja się zaraz biorę za Gajunię i za pieszczenie tego małego. No. Kogo my tu mamy teraz na sesji głaskaniowej? Kogo? Kogo mamy? Mruczadło po prostu takie. Mruczadełko kochane. Ojejku, jejku, jejku, jakie kochane. Ale tak poleżeć to nie. Poleżeć to nie ma czasu, musi już iść. Niestety, o, ma bardzo pilne sprawy. Także żegnamy się, pa. No i mamy teraz kogoś innego. I powiem wam, że dzisiaj się złapała, już nie uciekała. Potulnie dała się złapać. Żałuję, że pazurki ma nieprzycięte, bo czuję tutaj, jakie to są szpony. Jak mnie tak haratnęła, to bym miała. Ale nie haratnie, nie. Prawda? Nie haratniesz, kochanie. Możemy nawet popróbować, może obciąć, co? To trochę chyba wyższa szkoła jazdy. Także zobaczcie, zobaczymy, czy dzisiaj będzie lepiej. Ale coś takie mam wrażenie, że lepiej. Kotka jest taka bardziej rozluźniona. Mruczy oczywiście, cichutko. One tam się bawią takim kabelkiem. Wszystkie kotki się bawią tym kabelkiem. On jest jakby ślepy, nie podłączony do żadnego prądu i dlatego mają fajną zabawkę. No i zobaczcie, Gajunia naprawdę robi fajne postępy, tak kochanie? No widzisz, jaka jestem ładna, kicia. No widzisz, ty będziesz miziak, ty będziesz taki miziak, jak moja Majka, która mi nie wychodzi spod ręki. Tylko usiądę, już widzę, zmierza. Zmierza. Hej! Nie tu, Juniek. Wiesiu, zaraz walisz kamerkę. Nie, tu nie skacz w skarbie. No zobaczcie. To jest niesamowite, że ten kotek na kolanach się zamienia po prostu w takiego miziaka. Mogłabym go ogłaszać jako oswojonego kota, prawda? Pokazywać takie o zdjęcia, takie ujęcia. I kto by uwierzył, że to taki bojący się dzikusek? Może coś tam pęka w tej główce. Może jednak nie jest tutaj tak źle. Wiesz, jak jest zimno na dworze? No, wiesz, jak Hancia tam... Nie wiadomo, co z nią. Może rzeczywiście się do kogoś tam przypałętała i ktoś ją chociaż karmi. W każdym razie tutaj na moim ciągu, w moich domkach nikt jej nie widział. Ani nie karmi. Ciulka, chodź do ciotaczki, chodź. A chciałbyś tu być tutaj z Gajunią troszkę? Tak? O, jak ślicznie. O, widzisz. Przecież ciotka ma dwie ręce, to może to wykorzystać, prawda? O, ty może za mamusią tęsknisz, co? Twoja mamusia też taka kolorowa podobno, tak? No, ty maleństwo moje piękne. Ty moje piękne maleństwo. Ops! Moje maleństwo, kochanie. Miałaś kotka tutaj koło siebie? Nie dałaś mu przejść łeb? No to pięknie. No to co? Koniec sesji. Uważam sesję z zaliczoną na szóstkę. Wy też dajecie szóstkę? Chyba tak, prawda? U
uszy, tylko troszkę po sobie. A tam Wiesiu tutaj zagląda. Także szósteczka w koronie. Są takie stopnie jeszcze? Kiedyś takie były, kiedyś była piątka w koronie. Szóstki nie było za moich czasów. 100 lat temu. O. Teraz kocinka położona i proszę. Trochę jest, czuję, naelektryzowana, więc strzelamy we wzajemnym kontakcie, co nie jest fajne, bo nie chcę jej odstraszyć strzelaniem jej w uszko. Pięknie. To jest już naprawdę super postęp. Super. Bardzo ładny postęp. Postęp, postęp. Zobaczymy teraz, jak ty się zachowasz, jak dam ci jedzonko, dobra? No proszę, teraz chciałam ci podać, kochanie, jedzonko. Gdzieś tu jest, zobacz. Gdzieś? Możesz sobie powcinać je, a ja ciebie pogłaszczę. O, popatrzcie, podchodzę, głaszczę kotka. Przy okazji wysmarowałam karmą. Nie było to miłe z mojej strony, prawda? No jaki grzeczny kotek. No to jest niesamowity postęp, niesamowity. Brawo, kiciulka, brawo. Jesteśmy wszyscy z ciebie bardzo dumni. Tak, z ciebie też oczywiście. Chodź, będziemy się troszkę bawić. Gaja jak zamurowana na kocyku. No, a my się tutaj troszeczkę próbujemy pobawić z dziećmi wędeczką, bo te dzieciaczki to się strasznie nudzą. Tak, kochane? Moje kochane. Moje słoneczka, ty co masz taki ogon? Co ty się tak zdenerwowałeś? Na kogo? Na Wiesia? A ty na Wiesia się zdenerwowałeś? No, szybko. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, no. No łapać mychę. Łapać. Wiesiu wam nie da tutaj chyba za bardzo. Bawimy się już poza kamerą, bo to i tak nic nie widać. A jednak jeszcze muszę pokazać, że Kiciunia się zabrała za jedzenie. Także bardzo fajnie. Super po prostu. Brawo, brawo. O, my się tu będziemy bawić. Zobaczcie, kto to siedzi w klatce. Kto tu siedzi w klateczce? Czekaj, kochani, ja sobie tu usiądę po Gajuni. O, jakoś. O. Jakoś sobie usiądę. Cześć, Gajunka. I się pobawimy troszkę z koteczkami. Pobawimy się. To jest taki skorbut. Kochany, malutki mój. Wiecie co, ja mam to moje serce takie biedne, już powiem wam. Cały czas złamane. Cały czas złamane tym koniecznością rozstawania się. Także może się nie dziwcie, że z radością zatrzymałam Rioszka i Hektorka. To nie znaczy, że jeszcze zatrzymam, bo już wiecie, są pewne limity. Ale to przynajmniej raz się nie musiałam żegnać z nimi. Natomiast musiałam się żegnać oczywiście z Kają. To też nie było przyjemne. Też decyzja mnie kosztowała. A teraz muszę oddać takiego skarba. Przecież on by się tu z braćmi tak fajnie miał. Ale jest zdrowy, nie ma o czym mówić, jakby ktoś nie wiedział oczywiście. Wiesiu, zakochaj się. Wiesz? Albo niech się ktoś w tobie zakocha. Wiesiulku kochany. Mój Wiesiulku śliczny. No jakoś tak, słuchajcie, nie mają szczęścia kotki do odpowiednich propozycji, bo Wiesia już chciała dwóch panów, którzy są samotni. A ja bym chciała, żeby on był wesoły z jakimś innym kotkiem. Żeby miał towarzystwo, a nie będzie siedział sam. Panowie pójdą do pracy, a Wiesiu będzie siedział sam. No, tak.
Te małe bączki miały propozycję. Ja jestem chętna, ja przegarnę i ja chcę adoptować. Po czym ja mówię, no to świetnie, super, proszę do mnie zadzwonić. O, to ja się muszę jeszcze zastanowić. I na razie zastanowienie trwa już któryś dzień. Także tak to wygląda. O, ty wiesiaku, ty lubisz bendeczki, tak? Oj, ty też burczysz? O, jak burczy. Chodź, mały. Mały, ciebie też muszę trochę wydudlać. Ciebie też muszę wydudlać, dudlaczku malutki. Ty, dudlaczku, ty. No co, siedzicie tu jak za karę, tak? A ile wy jesteście u mnie? Kiedy to pan Wiesław był? W czwartek? A ja już tak marudzę, nawet tygodnia jeszcze nie siedzicie. Ale to widać, że wy potrzebujecie po prostu towarzystwa. Jak? Chodź tu do mnie, ty. Ty bziuśku śliczny, ty. Ty bziuśku kochany, ty malutki. Ty malutki bziuśku, ty. Ty pięknotko. O, jakie mruczanda, słuchajcie, wszystkie mruczą po kolei. Ale, oj, Gajunia weszła do budki. Ale z nami tu siedzi, odważna dziewczyna. Odważna dziewczyna. Oj, ty wiesiółku malutki. Piękny kotek. Cieszę się, że odrobaczenie przeżyły bez żadnych sensacji. I niesamowite są, nie? Że tak razem sobie śpią. Widać, że to ktoś, że to potrzebują. Najlepiej rzeczywiście, aby ktoś się w trójkę wziął. To byłoby super. Ale to już podnosimy wysoko poprzeczkę, co? Kikuś. Jaka muzyka, jaka muzyka. Przed chwileczką skończyłam wywiad, słuchajcie. Wywiad prowadzony przez studentów Uniwersytetu w Katowicach. Którzy chcą jakoś w jakiś sposób wspierać domy tymczasowe i szukają rozwiązań, szukają bolączek, szukają problemów, jakie tutaj się pojawiają, no i będą pracować nad jakąś aplikacją. Co ty masz? Po co ci takie coś? Te farfocle wstrętne tutaj gdzieś. No i godzinę nie maglowali, wyobrażacie sobie? Tak sobie potem pomyślałam, że odpowiedzi na te pytania, które one zadawały, no to oczywiście zależą tylko i wyłącznie od osoby. Bo jedna osoba, która jest pozytywna, no to będzie pozytywnie na to patrzeć wszystko. A druga, która widzi w tym same kłopoty, no to będzie jęczeć i narzekać. Więc ja raczej pozytywnie oceniałam wszystko, więc nie wiem, czy im pomogłam. On nawet sika mrucząc, ten nasz Rioszek. Hektoreczku, kochani. Hektoreczku śliczny mój. Mój hektoreczku śliczny mój. A co ty się tak skuliłaś, rybciu? Co ty się tak skuliłaś? Ona bardzo lubi takie budki, jakieś tunele właśnie. Takie miejsca. Ciekawe, co taki kotek, czy ona sobie docenia to, że ma tutaj ciepło, że ma jedzonko, czy jest nieszczęśliwa mimo wszystko. Uch, ty maleństwo piękne. Wyłącz kamerę, kończymy filmik, bo zanudzimy wszystkich na śmierć, wiesz?
No, zawiedzimy tu wszystkich. No i zobaczcie, jedzenie dałem ciotce Gai, no to przyszło dwóch rudych i ona na to patrzy. Ale tam ma jeszcze jedzenie i na górze, i wszędzie. Także, o, jeszcze trzeci przyszedł. Fantastyczne są te koteczki, fantastyczne, po prostu boskie. No ale cieszymy się, że z tej mamy już więcej nie będzie, no ale będzie z innych, więc wiecie jak to jest. Nie ma się co za bardzo cieszyć. Ale tym oto optymistycznym chyba obrazkiem żegnamy się. Ach, Gaja śpi, tam oczka przemyka, zobaczcie. I ktoś tam napisał, że ona jest indywidualistka. Absolutnie nie. Absolutnie to jest złe określenie w stosunku do niej. Tylko to jest kotka, która świetnie dogadała się z innymi kotami. Wszystkimi, jakie tu były. Nie można na pewno nie powiedzieć, że jest indywidualistką. Ona powinna mieć kota oswojonego jako towarzysza w przyszłości. Dobranoc, pa.